Dzień dobry, legioniści. Jesteśmy na lotnisku Szopena w Warszawie, skąd wylecimy na rewanż w ramach trzeciej rundy kwalifikacji do Ligi Konferencji. Zobaczcie, jak wygląda nasza podróż i przygotowania do tego spotkania. Zapraszam Was na kulisy meczu z Austrią Wiedeń. Good. We are ready to go through tomorrow. Tough game is against us. It's tough, but I hope we can win this game. It's so important for us. All we want to play in two competitions, so we expect so much for this game. Podczas europejskich podróży Legia Warszawa wraz z Polską Organizacją Turystyczną i Ministerstwem Sportu i Turystyki wspólnie promują walory turystyczne naszego kraju. A skoro jesteśmy na lotnisku, czyli miejscu jednoznacznie kojarzącym się z podróżami, sprawdźmy, jakie destynacje w Polsce polecają nasi piłkarze. Yeah, Warsaw for me, my family is a little bit similar to Barcelona, Madrid, like big cities. And it's too much difference from the last year, so for me it's really good. I like this too much. No to tak, z takich polskich miejsc myślę, że mogę polecić na pewno polskie morze. Mieszkałem przez rok łącznie nad polskim morzem. Z rodzicami też, jak byłem młodszy, jeździłem do Juraty dokładnie. Bardzo mi się podobało, też na pewno wiadomo, jak na polskie warunki, to jest tam fajnie, jest myślę wszystko, czego potrzeba, więc na pewno myślę, że do Juraty polecam się wybrać, a tak może. Widzimy się. 7-3-3. Jak widzieliście, piłkarze Legii już zameldowali się w hotelu. Teraz czas na obiad, chwilę przerwy, bo wieczorem czeka nas jeszcze oficjalny trening przed rewanżem z Austrią. Ale my nie czekajmy już dłużej i już teraz przenieśmy się na Viola Park. Tak właśnie prezentuje się arena naszych jutrzejszych zmagań. Powstała w 1925 roku i mogąca pomieścić 17,5 tysiąca widzów. A ilu ich będzie jutro? Z czym kojarzy się ta rywalizacja i o ciekawostce związanej z tym miejscem? Więcej opowie Wam Paweł Gołaszewski z tygodnika Piłka Nożna. No tak, Austria Wiedeń to mi się kojarzy jako taka drużyna, taka drzazga, która wchodzi gdzieś tam pod skórę, taka niewygodna. No i ten pierwszy mecz to chyba potwierdził, że to jest drużyna niewygodna, mimo że to jest zupełnie inny klub, jesteśmy na innym stadionie. Tutaj też taka fajna ciekawostka, miejscowi nam powiedzieli, że z tyłu mamy takie dwie ściany. Na jednej są nazwy miejscowości, na drugiej nazwy klubów, z którymi Austria Wiedeń mierzyła się w europejskich pucharach. Jest Legia Warszawa, więc są polskie wątki, są polskie akcenty. Tak patrząc i zerkam tam, sektor gości jutro ma być wypełniony w 100%. Około 15 tysięcy ludzi ma się tutaj zjawić. No i co? Czekamy na spektakl. No jak Legia przegrywała pierwszy mecz, tak, to miała ciężary z awansem, ale Kostar Runjanicz ma jakieś w sobie czasami takie magiczne moce, bo przepędził klątwy i takie demony, nie wiem, w Niecieczy, wygrał w Mielcu, wygrał z Piastem Gliwice. Zdobył Super Puchar Polski, to chyba jest ta klątwa, która trwała najdłużej, więc no może czas na przerwanie tej i odczarowanie tej kolejnej klątwy. Nadszedł dzień meczowy. Piłkarze Legii od samego rana w pełni skoncentrowani na zbliżającym się spotkaniu. My nie chcemy im w tym przeszkadzać, dlatego wczoraj, tuż po przyjeździe, udało nam się ich odwiedzić w pokojach i sprawdzić nastroje przed rewanżem z Austrią Wiedeń. Gdzie masz Leju pokój? 7, 2, 6. A z kim? Nie mam pojęcia, szczerze. Wejdziemy, to się przekonamy. Szuro! Nie no! Co to masz, kurde, weź z kamerą? Co to ma znaczyć? Tyle ile jak tam kontuzja będzie, tak? No, dzisiaj i jutro z drużynką dla doświadczenia i poczuć klimacik, ale też dla wsparcia i oczywiście dla drużyny. I tylko zwycięstwo jutro. No myślę, że no ciężko powiedzieć, no na pewno inaczej się gra u siebie. Inaczej na wyjeździe, no ale no, my przyjechaliśmy tu wygrać i żeby grać dalej.
Więc nic nie pozostaje innego, żeby tylko zwyciężyć ten mecz i strzelić te dwie bramki, albo nawet i więcej. I nie dać im, żeby oni nam strzelili. Generalnie jestem samokrytyczny do siebie zawsze, nieważne jaki mecz bym zagrał. No i lubię analizować 2-3 razy. Oglądam mecze, zatrzymuję przy swoich sytuacjach. Też zawsze mówię czasami Magdzie, chodź zobacz, co uważasz i wiesz. No taki jestem, jak jest mój brat, akurat po meczu dostaje, czy tam jacyś przyjaciele tak samo oglądamy. Pytam się o zdanie, co mógłbym zrobić w tych sytuacjach, bo każdy nie ma idealnych piłkarzy, sportowców i tak dalej. Jest dużo do poprawy, można się dużo nauczyć od innych osób i trzeba to robić. Ta pierwsza sytuacja, którą miałem, to uważam, że to nie była 100%, to była sytuacyjne uderzenie, schodziłem z ostrego kąta. I uważam, że z punktu widzenia, jak zawsze praktycznie z tej pozycji, może nie zawsze, ale większość sytuacji to podaje, to szukałem po prostu krótkiego słupka i uważam, że bardzo dobrze ta piłka siadła. Bramkarz miał akurat swój moment. No ta druga sytuacja oczywiście z punktu widzenia może każdy by się wydać, że to była setka, że muszę to strzelić, ale to nie jest, jak bierzesz to na detale, to nie dość, że ta piłka była wsteczna, to też na nią nabiegałem. Wiadomo, no nie szukam tu usprawiedliwienia, bo to była sytuacja, gdzie muszę strzelić bramkę. Ale uważam, że po prostu brakało trochę szczęścia, być może walić, zamknąć oczy przy takiej sytuacji i walić pod poprzekę. Wiem teraz po prostu, że bramkarz ma dobrze, gra po prostu, jest sprawny, trzeba walić bardziej wyższe piłki. No i zobaczymy, mam nadzieję, że jutro będzie pole do poprawy, bo są dobre nastroje. Budujące jest to, że po prostu tworzymy sobie sytuację, kreujemy. Oczywiście, no jutro nie ma już pola na błędy, trzeba wygrać mecz, wiadomo, dwoma bramkami, żeby przejść do następnej rundy. Jestem pewny, jestem optymistą, wiesz, że tak będzie, bo widać dobry nastrój, dobrą dyspozycję. Skupiamy się na 100% i trzeba jutro po prostu wyjść na boisko i od pierwszej minuty z zaangażowaniem, ze skutecznością po prostu wygrać mecz. Dobrze wiemy, po co tu jesteśmy. Niedługo rozpocznie się zaplanowana przedmeczowa aktywacja, a my, korzystając z tej okazji i oczekując na nią, wyjdźmy na miasto, żeby trochę pozwiedzać. Myśląc o Wiedniu, pierwsze co nasuwa się to Prater albo Szynbrunn. My natomiast nasze zwiedzanie zacznijmy od Belwederu, który bezsprzecznie kojarzy się z tym pochodzącym z Warszawy. Belweder, czyli z włoskiego Belvedere, bello, czyli piękny, i vedere, czyli widzieć, to najczęściej nadbudówka nad najwyższą kondygnacją albo ogrodowa budowla otoczona przepięknym widokiem. Zarówno ta budowla, która znajduje się za mną, a w której mieści się teraz Muzeum Sztuki z największymi zbiorami w całej Austrii, i ta znajdująca się w Warszawie pochodzą od tego samego pierwowzoru, renesansowego Belwederu Watykańskiego. Z Belwederu przenosimy się do parku nieopodal, za mną pomnik Fryderyka Chopina. Sam kompozytor odwiedził Wiedeń dwukrotnie. W 1829 roku napisał nawet do rodziców, że Wiedeń bardzo mu się podoba, a i Polaków tu sporo. Czy wiecie, że jednym ze współzałożycieli Biblioteki Narodowej w Austrii, w Wiedniu, tej, która znajduje się za mną, był Polak Maksymilian Ossoliński? Co ważne podkreślenia, Polak znacząco przyczynił się do gromadzenia zbiorów tejże biblioteki. Bronił dobytku przed grabieżą po wkroczeniu do miasta wojsk francuskich. Austriacka Biblioteka Narodowa skrywa mało znaną pamiątkę związaną z odsieczą wiedeńską. Siódma rzeźba po prawej stronie od głównego wejścia do biblioteki przedstawia polskiego żołnierza z armii Jana III Sobieskiego. Dokładnie tego króla, który postawił pałac w Wilanowie. Przed nami jeszcze jedno polskie miejsce w Wiedniu, ale zanim tam się udamy, przenieśmy się do hotelu i sprawdźmy, jak idzie aktywacja naszym piłkarzom. Dominik. Mieszkam 30 lat w Wiedniu.
Pierwszy mecz na Łazienkowskiej, debiut Leszka Pisza w 86 roku. Kibicem Legii jestem od urodzenia. Zostanę aż do śmierci. No, każdy mecz jest trudny, ale myślę, że będzie lepiej. Wygramy to. Przechodzimy do następnej rundy. Aktywacja przebiegła zgodnie z planem. Do meczu pozostało już naprawdę niewiele czasu, dlatego nie marnujmy go i wróćmy jeszcze na miasto. Ostatnim punktem naszej polskiej wycieczki po Wiedniu jest restauracja za mną, właściwie bar kanapkowy Trześniewski. W 1902 roku Franciszek Trześniewski, Krakus, który wyemigrował do Wiednia, założył swój bar kanapkowy, który Wiedeńczycy wręcz pokochali. Slogan, który wisi nad wejściem do restauracji do dziś, to niewypowiedzialnie dobre kanapki. Podobno tak jak nazwisko właściciela. Szybki gryzk kanapki polskiej i lecimy na stadion. It's rising, right? Yeah. We can't wait to play here. Now we know what we need to do. Let's focus. For sure, in the end, we will be happy. Trochę kawa już są wypolane jeszcze. Wydaje się w porządku. A jak obiekt ci się podoba? Fajny. Podoba się. Łapka w górę. A jaki mecz ten obiekcik dzisiaj zobaczy? To będzie ciekawy. Na pewno taki, który ich nie zadowoli. Tych kibiców lokalnych. Mamy taką nadzieję. Nastawienie na walkę, na zagranie dobrego meczu. Mam nadzieję z dobrym rezultatem na końcu. Nie, no spokojnie. No. Wiemy o co gramy, wiemy, też jesteśmy dobrze przygotowani, więc wiadomo, im bliżej do meczu, tym koncentracja większa, ale są dobre myśli. Cały makana, nasz makana. Co makana? Nic, rozmawiamy o tobie. Czyli dzisiaj? Wygramy dzisiaj? Najlepszy. Wygramy dzisiaj? Tak. Wygramy. Ile? Tak. Ile? Ile? Ile wygramy? Tutaj? No. Tak. Ale ile wygramy? Ile wygramy? Ile wygramy? Tutaj ile wygramy? A. Pogadane. Thank you.
Dostajesz i jeszcze minutę przed końcem strzelasz. Ale nie możemy tak bramek grać. Mamy 3-0 i mecz spokojnie się ułożył jak się ułożył. Ale najważniejsze, przechodzimy dalej. Nie? Wow, look. I read that Legia is dead. Legia will not go to win the game. Look, they look dead. They believe and it's enough. Mark Gua, qué jugador! Vamos! The important thing is that we go to the next round. But of course, I'm really happy for the goal, for the assist, for head the team. So only one more step. That's it.